Cześć, witam Was serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja jestem Andy. Dziś zapraszam Was na przyjemną praktykę cała w leżeniu. Dzisiejszą praktykę, skoro jest w leżeniu, możecie wykonać w łóżku bądź możecie wykonać na macie standardowo, tak jak ja teraz. Poprzeciągamy się na leżąco. Myślę, że to będzie przyjemne po prostu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał, podoba Wam się to, że treści na tym kanale pojawiają się regularnie, chcielibyście, żebyśmy dalej mogli tworzyć takie treści, to będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nasze działania, bo to dzięki wsparciu naszych widzów możemy tworzyć regularnie te treści. No i dzięki takiemu wsparciu dzisiejszy film mógł znaleźć się na kanale. Z tego miejsca serdecznie wszystkim dziękuję, no i zachęcam nowe osoby do wspierania. A nowe osoby na kanale zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, kliknięcia najlepiej dzwoneczka, żeby być na bieżąco, by takie miłe praktyki jak ta dzisiaj nie umykały Wam gdzieś bokiem. Zacznijmy sobie od leżenia. Połóżmy się wygodnie. Od razu rozstawmy sobie stopy na szerokość maty, a jeśli leżymy w łóżku, to tak dość szeroko. Raczej stopy szerzej nawet niż barki. Ręce połóżmy sobie również swobodnie i poprzekręcajmy kolana raz na jedną stronę. Wróćmy kolanami w górę i w drugą. Oddech niech płynie sobie swobodnie cały czas. Nie musi być zsynchronizowany z ruchem. Po prostu przekręćmy kolana raz na jedną, raz na drugą stronę. Poczujmy, jak biodra mogą się w tych pozycjach rozruszać. Tutaj akurat w momencie przechylenia nóg na bok mamy jedną nogę w jednej rotacji, czyli w rotacji zewnętrznej, a drugą nogę w rotacji wewnętrznej, więc mamy takie rozruszanie nóg. Ja lubię sobie często to wyobrażać jako takie rozruszanie zardzewiałego zawiasu, żeby właśnie pierwsze ruchy takie utrudnione, trudniejsze, a kolejne coraz przyjemniejsze. No dobra, ile można ruszać? Zbliżmy teraz nogi do siebie, chwyćmy za prawą nogę w kolanie, a lewą nogę wyprostujmy. Zbliżmy prawe kolano jak najbliżej się da do brzucha, przytrzymajmy chwilę, a lewą stopę próbujmy wyciągnąć jak najdalej w stronę tyłu maty lub po prostu jak najdalej od siebie. Zróbmy tu jeszcze jeden wdech, spokojny wydech. I powoli przyciągnijmy lewe kolano, prawą nogę wyprostujmy i cały czas zbliżam. Kolano blisko do brzucha, a prawą nogę prostuję, daleko odsuwam. Chcemy tak trochę się naciągnąć w tej pozycji. Zróbmy tu jeszcze spokojny wdech. Spokojny wydech. I spokojnie przyciągnijmy nogę, postawmy obie stopy na ziemi, nogi ugięte w kolanach. Przyciągnijmy prawą nogę, chwyćmy prawą nogą pod kolanem, przyciągnijmy kolano do siebie i zacznijmy prostować nogę w kolanie na wdechu i uginać nogę na wydechu. Wdech, prostuję nogę, pięta do sufitu. Wydech, uginam. Wdech, chcemy porządnie naciągnąć tył naszej nogi. I wydech, uginam, odprężam. Wdech, prostuję, naprężam całą nogę, wydech, uginam. Wdech do góry i wydech, uginam. Uwaga, no to na wdechu do góry z wydechem uginam górną nogę i od razu odstawiam sobie prawą stopę, bardziej prawą kostkę nad lewym kolanem. Teraz będąc w tej pozycji, na wdechu przyciągnijmy trochę kolano prawe bliżej do siebie, a z wydechem prawe kolano otwórzmy. Trochę jakbyśmy chcieli poruszać skrzydłem. Wdech, kolano bliżej, wydech, kolano dalej. To jeszcze raz wdech, kolano bliżej i z wydechem kolano jak najdalej i przyciągnijmy teraz lewe kolano do siebie. Ręce, prawa ręka wchodzi w dziurę pod kolanem, lewa ręka od tyłu i chwytamy pod lewym kolanem. Prawe kolano chce odsuwać jak najdalej od siebie, a lewe kolano chce przysuwać jak najbliżej do siebie. Przytrzymuję, oddycham. Dwa. Szukam rozciągania w okolicy prawego pośladka, prawego biodra, prawej pachwiny.
Trzy. Cztery. I uwaga, z wydechem kładę się od razu na lewym boku, tak żeby położyć całą lewą nogę i całą stopę prawą postawić na ziemi. Teraz im kolano będzie bliżej stopy, czyli jakby w dół maty, będzie łatwiej. Im kolano będzie bliżej barku, czyli w stronę góry maty, tym będzie trudniej. Kładę się na plecach i prawą ręką odpycham prawe kolano od siebie, ale nie przesuwam lewej nogi. I zostaje, czyli ta lewa noga jest swego rodzaju taką blokadą dla prawej stopy i prawą ręką sobie odpycham kolano, stopa się blokuje też o kolano i dzięki temu powinniśmy poczuć rozciąganie w okolicy prawego biodra. Oddychamy sobie jeszcze przez chwilę. Spokojny wdech. Jeśli czujemy, że nam brakuje prawej ręki, możemy zacząć odpychać lewą ręką. Może jeszcze dalej odepchniemy sobie to kolano. Jeszcze spokojny wdech. I spokojny wydech. Powoli wróćmy całym zestawem do góry, czyli mamy znowu prawą nogę cały czas założoną nad lewe kolano, ale przekręćmy nogi na drugą stronę. Opuśćmy prawe kolano do maty i poczujmy, jak prawa stopa zaczyna dociskać moje lewe kolano w kierunku maty. Uważajcie też, żeby jakby nie robić tego zbytnio na siłę. Niech prawa stopa będzie takim ciężarkiem dla lewej i próbujemy dociągnąć lewe kolano w dół. Czyli pogłębiamy sobie rotację wewnętrzną. Jednocześnie plecy płasko leżą na ziemi. Oddycham spokojnie. Obserwuję, jak czuje się biodro. Jeszcze dwa spokojne oddechy tutaj. Jeszcze jeden. I powoli wracamy do leżenia na plecach. Teraz zdejmujemy prawą nogę z lewej, ale zakładamy lewą na prawą. Tak samo. I najpierw trzy takie przyjemne. A jeszcze chwytamy za lewą nogę pod kolanem. Byłbym zapomniał. I na wdechu prostujemy nogę do sufitu. I wydech uginamy. Wdech, prosta noga w górę. Chcę naprężyć nogę i rozciągnąć tył nogi. Wydech, uginam. Wdech, góra, wysoko. I wydech, uginam. Aktywny zakres ruchu. Chcę siłą mięśni rozprostować nogę i ugiąć. Prostuję nogę, napinam mięśnie uda, przyciągam palce stopy do piszczeli i wydech, uginam. Góra, wdech, wydech, ugięcie. No to z wdechem do góry i z wydechem podczas uginania teraz odkładam lewą stopę nad prawe kolano. Najpierw ruch kolana. Na wdechu trochę przybliżam lewe kolano. Z wydechem lewe kolano odsuwam, żeby zrozumieć, jak działa to biodro, ten zawias. Wdech do siebie i wydech odsuwam trochę od siebie. Wdech do siebie. No i wydech odsuwam od siebie. Teraz lewa ręka w dziurę pod kolanem, prawa ręka od drugiej strony i przyciągamy prawe udo, prawe kolano do siebie. To powinno nasilić wrażenia w lewym pośladku. Przytrzymuję przez chwilę i oddycham sobie tutaj. Spokojny wdech. Spokojny wydech. Coraz bliżej prawe kolano do siebie, a lewe odsuwam. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Teraz cały ten zestaw w ten sposób ułożony kładę na prawą stronę. I teraz im bardziej przyciągnę stopy w stronę pachy, czyli w stronę barku, będzie trudniej. Im dalej odsunę stopy do dołu, na linię biodra, będzie łatwiej. Mogę pomóc sobie najpierw lewą ręką odpychać kolano od siebie i zostaje. A jak się udaje już być trochę głębiej, to można kłaść lewy bark na ziemi, a prawą ręką odpychać sobie kolano.
Zostańmy chwilkę w tej pozycji, czyli teraz chciałbym, żeby moje prawe udo całe leżało na ziemi, bokiem. Stopa lewa leży na podłodze i odsuwam lewe kolano jak najdalej, tak żeby kolano szło do sufitu, do pionu, a nie kładło się na ziemię. Oddycham jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. No i z kolejnym wdechem powoli wracam do góry, do mojego ustawienia z nogą nad kolanem i przekręcam teraz nogi na drugą stronę, tak żeby dociskać sobie lewą kostką, lewą stopą, prawe kolano w stronę podłogi. I chwilę zostaję tutaj. Leżę płasko plecami na ziemi, ale nogą sobie dociągam trochę kolano w dół. Jeszcze dwa spokojne oddechy w tej pozycji. Jeszcze jeden. I powoli wróćmy do leżenia na plecach. Przyciągnijmy oba kolana do klatki piersiowej i na wdechu rozchylmy kolana szeroko na boki. Z wydechem złączmy kolana razem, nawet trochę je ściśnijmy. Wdech, otwarcie i wydech, ściśnięcie. Wdech, otwarcie i wydech, ściśnięcie. Uwaga! Na wdechu otwarcie, kolana szeroko, a z wydechem zakładam sobie nogę na nogę, prawa noga na lewą najlepiej. I można chwycić za swoje kolana, za oba, albo za to dalsze kolano, będzie trochę trudniej. A jeśli chcemy jeszcze więcej, to dłońmi po piszczelach zaczynamy sobie wędrować. Może kawałek na środek piszczela, a może nawet aż do naszych stóp i przytrzymamy za stopy. Możemy zostać tam, gdzie nam się udało dojść, albo gdy trzymamy za stopy, to próbujemy trochę stopy rozciągnąć na boki, jakbyśmy chcieli zawiązać kokardkę, tak właśnie dociągnąć. Oddycham przez chwilę jeszcze. Cały czas zbliżam kolana w stronę brzucha. Jeszcze spokojny wdech. Spokojny wydech. Ostatni wdech. I z wydechem rozluźniamy. Otwieramy najpierw kolana szeroko wdech. I zmieniamy nogi. Lewa noga na prawą. I może przytrzymam sobie kolana ciasno i przytrzymam za kolana. I to będzie mój wariant. Albo po piszczelach idę w stronę stóp, chwytam za stopy i zostaję. Oddycham. Raz. Dwa. Trzy. I pięć. Rozplatam nogi na wdechu. Znowu szeroko kolana i można zostać w tej pozycji jeszcze chwilę, trzymając nogi szeroko. Kolana rozwarte szeroko na boki i tu sobie pooddychać. Jeśli chcemy więcej, podnosimy stopy do góry i chwytamy od przodu, przed piszczelem, za zewnętrzne krawędzie stóp, czyli pozycja szczęśliwego dziecka. Jeśli stopy będą bliżej pośladków, będzie łatwiej. Jak stopy powędrują nad kolana, będzie trudniej. Ciągnę za swoje stopy, tak żeby kolana zbliżały się w stronę podłogi i oddycham. Jeszcze spokojny wdech i spokojny wydech. Ostatni wdech i z wydechem opuszczam stopy na ziemię. Tak jak zaczynaliśmy na koniec, rozstawmy stopy szerzej i opuśćmy miękko kolana raz na jedną, raz na drugą stronę. Okej. I złączmy nogi swoim sposobem. Możemy położyć się na boku bądź przez kołyskę, jak Wam wygodniej. Wstańmy do góry, do siadu.
Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszą sesję w leżeniu. Jeśli Wam mało, może nabraliście ochoty, żeby jednak się trochę więcej poruszać, to zapraszam na nasze inne sesje z serii 15 minut na jogę albo inne, może dłuższe filmy. Jeśli podoba Wam się to, jak funkcjonuje ten kanał i to, że jest dostępnych bardzo dużo praktyk na tym kanale, na różnych poziomach i chcielibyście pomóc nam dalej tworzyć takie treści albo odwdzięczyć się za te, z których korzystacie, to będzie nam niezmiernie miło, jeśli nas wesprzecie. Dzięki temu wsparciu dzisiaj tutaj mogliśmy razem sobie poleżeć i coś tam dla siebie miłego zrobić. Dzięki serdeczne. Nowe osoby, zachęcam do subskrybowania kanału. Jesteśmy tu na bieżąco. W poniedziałki, czwartki transmisje na żywo, a w niedzielę publikacja nowego filmu, więc nie przegapcie. Dzięki i do zobaczenia na kolejnych filmach.